numbers up. Run it. It's bigger than the game. It's for the real ones. 100 that's falling insane. I cześć, mam z strony Makler Games, witam was bardzo w kolejnym, już dzisiaj drugim filmie na kanale. I dzisiaj tak szybko, ponieważ jak wiecie, wczoraj był wtorek, dzisiaj środa, a jutro jest czwartek. I to oznacza, że jest beta, ale wczoraj był wtorek, także wczoraj był wtorkowy update. I dziś mam dla was oto ten film, czyli wszystko co zmienił tak naprawdę cały update. I tak naprawdę on dużo nie zmienił, ponieważ jak wiecie, jest to pierwszy wtorkowy update. I powiedzmy, zazwyczaj ten pierwszy oraz ostatni one są powiedzmy najgorsze, można w ten sposób to ująć, ponieważ mieliśmy oczywiście tydzień temu całe rozpoczęcie sezonu, więc cały content, który wyszedł, powiedzmy, jest na wyciągnięcie ręki, co nie? Więc tak to jest. Ale dobra, w dzisiejszym filmie mamy w sumie mało, ponieważ jeśli chodzi o multiplayer, zresztą tak widać na ekranie, mamy oczywiście Grand Tour Brooklyn Face Off, to było. Znaczy mamy dwie nowe playlisty, jest to Hardpoint, Kills and Hills, a dokładnie mówiąc Wzgórza oraz Zabójstwa. I tutaj to jest generalnie Hardpoint na wielu różnych mapach, już do końca nie wiem jakich, lecz to jest połączenie hardpointu wraz z tym, gdzie ty przejmujesz hardpoint, czyli mówiąc ten punkt, otrzymujesz punkty, prawda? Lecz ty zabijesz graczy, także utrzymujesz punkty, więc powiedzmy to jest takie ulepszenie, urozmaicenie tego trybu umocnione punkty, tak jak mieliśmy to z dominacją, gdzie podczas dominacji zdobywamy kile i także one się liczą dla punktów naszej drużyny, więc to jest fajne. Druga playlista, która się nazywa Throwbacks, i tutaj w sumie ona także nie jest przetłumaczona w wersji polskiej, z czego fajnie, ponieważ to jest takie zajebiste słowo Throwbacks, czyli wszystkie takie powiedzmy najlepsze rzeczy, które były w przeszłości, czyli w tym przypadku są to wszystkie zremasterowane mapy, w sumie nie wszystkie, ponieważ jak zresztą widać na ekranie, jest tu, mamy opis tej playlisty. Tutaj nie ma w sumie Shipmenta, z czego to jest trochę dziwne, jakby wiecie, Shipment to jest dosyć popularna mapa, jakby jest dosyć stara, co nie, więc nie wiem czemu jej tu nie ma, lecz mamy takie mapy jak Vacant, Scrapyard, Harhat i tak dalej, wiele fajnych map, Rust, moje ulubione, także to jest powiedzmy moim zdaniem bardzo fajna playlista i warto pograć, w czego jak już mówiłem, nie ma Shipmenta, szkoda, ale dobra, przechodzimy dalej, Warzone. W Warzone się nic nie zmieniło, także tutaj tylko tyle powiem i tyle, co nie. W piątek prawdopodobnie będzie jakaś zmiana, ale nadal mamy oczywiście to samo, czyli te ciężarówki w czwórkach i tyle. Dobra, przechodzimy do sklepu, ponieważ w sklepie mamy trzy nowe zestawy. I w tym tygodniu trochę drogo, ponieważ aż trzy i dosyć drogie te zestawy, lecz powiedzmy mają co nieco w sobie. Jest to Tracer Pack, Skeletonized, jakkolwiek to czytać. Mamy cenę na grzech, jest to oczywiście nasz pierwszy karabin szturmowy, pakiet smugowy kostnica, tłumaczę to polskie. Niech zostaną tylko kości, oto pakiet smugowy, bla bla bla, jak wiecie ten sam opis. Oczywiście on nam dodaje pakiet smugowych, powiedzmy taki kolor czerwonego. Mamy także talizman, oblicze zła. Ta broń w ogóle trochę jak Henny Badger, powiedzmy zmodyfikowany kilo to jest, bądź M13, nie jestem do końca pewien. Mamy także Toka Fuga, Dimol, coś w tym stylu, klakson, przeklęty, wizytówka i to wszystko za 1400 kodpońców, do tego jeszcze Embleman Semp. Przejdźmy do drugiego. W drugim jest co nieco, ponieważ mamy samego operatora, jest to Talon. I tutaj mamy Talon, Sokol Oko, za 2000 kodpońców. Nigdy nie trać wroga, sterownika, dzięki kolekcji Talon, Sokol Oko, uwaga, dołączona jest skórka operatora, bla bla bla, wraz z całym operatorem, jak to zwykle. I tak, mamy dosłownie Sokole Oko Jastrzębia, fajnie to wygląda. Mamy także broń Bielik, spoko. Oraz mamy tutaj, podaję, że to jest Fenek, tak? Fenek, nasze SMG, jak widzicie, Egreta się nazywa. Całkiem spoko, takie biało-czarne. Oraz mamy talizman Krucze Pióro, Gryśpiach. No, sama odzywka operatora oraz wizytówka, emblemat oraz spray, powiedzmy tutaj mniej użyteczne rzeczy. I to wszystko wchodzi w razy 2000 kodpońców. Przechodzimy do trzeciego zestawu, bardzo śmieszny, ponieważ jest to Velikan bezlitosny. I tutaj mamy Velikan, pokaż wrogom, że jesteś bez serca, z kolekcją Velikan bezlitosny. Uwaga, dołączona jest skórka operatora, blokuje również samego operatora. I to jest, jak widzicie, fajny bardzo operator, Derwal. Ogólnie Velikan nigdy nie pokazał twarzy, raczej chyba nigdy nie pokaże, ale w tym stroju wygląda jak prawdziwy jakiś taki Juggernaut, co nie? Mamy także Siekacz, skin na Originsa z tymi właśnie oto dodatkami, talizman, całkiem nawet jakby skrzypiące stawy, nie wiem czy do końca to ma znaczyć, ale spoko. Miej serce, z czego w opisie pisało, żebyś nie miał serca i był bezlitosny. Oraz mamy wizytówkę w zasięgu ręki i emblemat i spray, powiedzmy te mniej potrzebne rzeczy, miłosna maszyna, serce, no i potrzeba serca, więc bardzo, bardzo ciekawy i śmieszny, klimatyczny tutaj ten zestaw. No i dobra, to wszystko jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, dzisiejszą środę. Jak będzie oczywiście coś ważnego, coś bardzo ważnego, będę was tutaj oczywiście update'ował na bieżąco, czy to chociażby wieczorem dziś w środę, czy to jutro rano w czwartek. Ponieważ wiecie, jak szumiem, jutro jest czwartek, jutro się zaczyna zamknięta beta na PS4 o godzinie 19, więc prawdopodobnie będzie live stream, więc jeśli chcesz wbić, pograć, pogadać, pooglądać, zapraszam bardzo chętnie. No i co, subskrybuj kanał oraz zostaw łapkę w górę, słyszymy się w kolejnych, na razie, Makler out.